Na przykład tak. Słuchajcie, chciałem poświęcić kilka słów gitarze klasycznej, ale nie tylko. Jest pewna ważniejsza sprawa w dzisiejszym spotkaniu, do której przejdziemy za chwilę. Na początek jednak chciałbym, żebyśmy zagrali sobie temat dzisiejszego spotkania. Jest dość klasyczny, dość prosty. Ja powiem, że trochę dla leniwych gitarzystów, bo tu dużo się gra dwoma palcami, prawda? Trzema, dwa, trzy. Takie proste jest granie. Pierwszym układem jest układ, może domyślacie się, to jest już stąd się wzięło. To jest A-dur. Mój A-dur, ja nie gram całego A-dur, ja gram tylko najbardziej ciepłe dźwięki w tym akordzie. Od siódmego progu zaczynam, idę do szóstego na trzeciej i uderzam potem próg piąty na drugiej. Jak cały czas prawa robi. Niewygodnie mi grać. Więc cały czas prawa robi kciuki i wiolinowe. Dwie. Kciuk, trzecia, druga, trzecia. I pierwszy, drugi palec szarpie. Więc mam tutaj kawałek A-dur. Potem pierwszy palec zostawiam tu, gdzie jest. Palec drugi, trzeci ustawiam amol, kształt amol. W tym momencie to jest cis mol, czyli pierwszy akord. Uwaga, teraz zagramy fis 5, najtrudniejszy w całej tym pochodzie, a mianowicie trzeci palec zostaje tu, gdzie był. Pierwszym palcem sięgamy na czwarty próg czwartej i czwarty palec dostawiamy na siódmym progu drugiej. Jak, słuchajcie, poznajecie ten kształt? Tak, to jest stąd, to jest demol. Jak go postawię tu, będzie fis, ale ja tak nie chcę, bo nie mam basu, więc ja biorę bas tym i tu mi zostaje do zagrania. Całego już nie gram, tylko ten dźwięk i ten dźwięk, prawda? Czyli praktycznie mój pierwszy palec ląduje na czwartym czwartej, trzeci na szóstym trzeciej i czwarty na siódmym progu. Zbierając wszystko razem mamy... I tu bardzo prościutko już gramy. Uderzamy D, pustą strunę. Te dwa palce przesuwamy na próg siódmy, struny trzeciej i drugiej. D bas. Zwróćcie uwagę, że... I potem te dwa palce przesuwam dwa progi dalej, na siódmy, na dziewiąty i tu uderzam E. I możemy na durowo skończyć. I flażo leci. Jeszcze raz popatrzmy sobie. A-dur. Cis. Fis. D. Prawda? Palce. To jest ten ruch cały czas. Słuchajcie, możecie... Jak wam pasuje, możecie swój własny, prawda? Ja grałem tak, żeby... No bo tak zagrałem jakoś i już nie chcę zmieniać. Prawda? Więc w ten sposób. I teraz. To już będziecie wiedzieli, jak zagrać. I teraz, jaki jest temat, prawdziwy temat mojego horyzont, że usiadłem przed kamerą. Słuchajcie, bardzo dobrze robi każdemu gitarzyście, ale to każdemu, bez wyjątku. Temu, który się uczy i temu, który jest wirtuozem. Robi bardzo dobrze, gdy gra jakąś rzecz już i stara się to zagrać, tę rzecz w innym miejscu na gitarze. Więc ja tu, wiecie, w 80-tych latach zazwyczaj większość rzeczy, które grałem, prawda, jako jakaś zagrywka, prawda, czy atrakcyjne solo, może solo to za dużo, jakieś takie liki, prawda, więc ja grałem to zazwyczaj kostką i większość z tych rzeczy, które grałem kostką, ja grałem tappingiem, czyli wiecie... Osiemdziesiąte lata, ja nie chcę tu się ośmieszać w tej chwili, więc
do czego zmierzam, że dobrze jest mieć tą zapas i zagrać to w innym miejscu na gitarze. Ja bardzo was zachęcam do tego. A mianowicie, już jak do tego podejść, do tej sprawy, jak jesteście osłuchani już z tym, prawda? Więc jak ja jestem już osłuchany z tym, ja szukam, gdzie jeszcze mi może tak to brzmieć. Znalazłem, że tu, prawda? Tu troszeczkę oszukałem, ale nie da się inaczej. Uwierzcie mi, no nie chcę teraz tu na żywo szukać. Ale chcę, żebyście zrozumieli point tego wszystkiego, prawda? Więc tu ja znalazłem. Tak samo chciałbym, żebyście w ten sposób postępowali. Ja troszeczkę podpowiem, więc ja tu jestem na 12, aż wiecie. Potem zdejmuję czwarty palec, stawiam trzeci. Jaki jest układ? Taka choineczka, takie palce są. 12, 11 i 9, struna 5, 4, 3. Następnie tu zamieniam trzeci z drugim. Czwarty z drugim. To jest pierwszy akord. Drugi akord jest taki. Tu dwa palec nad palcem i ten zostaje. Potem mój akord jest fis, prawda? Ten. Więc ja fisa zagrałem tu troszeczkę inaczej. Prawda? Z niższym dźwiękiem, bo nie było inaczej można. I dalej poszedłem do tego, co było. Prawda? Więc takie miałbym tu uwagi, wiecie. Zagrać to, zagrać jedna rzecz. Dobrze jest również zagrać to w innym miejscu gitary. Dlaczego? Słuchajcie, bo nie wiem, czy to będzie słychać na mikrofonach. Ja mam tu blisko. Tu jest głęboki bas. Nie wiem dlaczego. Ta gitara tak brzmi tu bardzo inaczej. Może słyszycie to, a jak płasko tu. Prawda? Tu tak, prawda, jest inaczej, bardzo, jest, no, nie jest taka otwarta, tu mi brzmi lepiej, nie wiem dlaczego. Jest głębsza w tym miejscu na 12 progu. Tu bardziej tak skórzasto, prawda, słyszycie tę sprawę. Więc nawet takie rzeczy tu wchodzą też, prawda, więc w rachubę, więc to jest ważne. O, jeszcze jedna rzecz. Ważne, w którym miejscu na gitarze się gra. To nie jest to, że jak już znajdziecie E, no to już o, pusta struna E, a on może gra tu E, a może to E gra, a może to E gra. Są, ja wiem, że są tacy z was, którzy nie czują oktawy. On zagra E tutaj, a wy gracie E to i oktawę. To są drobne rzeczy, ale proszę zwracajcie uwagę, która oktawa, która E, czy to jest, może być tu gryf, prawda? Czy to jest zagrane tutaj? Prawda, więc po pewnym czasie dochodzi się do wniosku, prawda, że zaczynasz wybierać, masz lepsze, prawda, zorientowanie w gryfie i tak dalej, więc już nie chcę was zanudzać więcej. Dziękuję ślicznie za wasz czas i uwagę. Take care, guys. Bye, bye.